Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o zapięcie pasów, wyłączenie komórek. Temat mojego wystąpienia trochę przypomina zapowiedź podróży, bo mamy przejść od człowieka stworzonego do człowieka wymyślanego albo wymyślonego i dlatego pozwoliłem sobie na ten krotochwilny ton na początku wezwania, trochę tak jakbyśmy przygotowywali się do podróży lotniczej. Zwykle, gdy człowiek do takiej podróży przystępuje, mówię o takiej najzwyklejszej w świecie, ciągle podróże lotnicze są ciągle jeszcze najzwyklejszymi w świecie. To oczywiście zawsze towarzyszy nam w takiej czy innej wyprawie, towarzyszy nam trochę podekscytowania, przygotowania na jakieś trudy, oczekiwania, co znajdziemy u końca podróży. W naszym przypadku koniec podróży wygląda tak trochę, to w temacie już jest zasugerowane, trochę gorzej niż punkt startu. To nie jest tak, jakbyśmy zaczynali jak Dante od piekła, a dochodzili do nieba, tylko to trochę jest odwrotnie, albo mówiąc łagodniej, to trochę tak, jakbyśmy teraz podróżowali z ciepłego południa na zimną, troszkę odpychającą północ. I rzeczywiście spróbuję tę podróż zaproponować, zasiąść za stery tego wykładu i abyśmy razem te, jak się wydaje, duże odległości przemierzyli. To jest duża odległość, bo z jednej strony to, co tutaj jest nazwane człowiekiem stworzonym, mieści się, mówimy o koncepcjach, mówimy o pewnym porządku społecznym, o pewnym rozumieniu człowieka. Otóż to, co tutaj jest nazwane w wykładzie człowiekiem stworzonym, kojarzy się oczywiście z jakimiś rozmaicie wychwytywanymi źródłami naszej cywilizacji. Tak? To jest fundament chrześcijański, o którym zaraz będę mówił, w jaki sposób on się konfrontował i jak był konfrontowany i jak był, można powiedzieć, współkomponowany z dziedzictwem antyku, z greckiego. To jest kraina Jerozolimy, Aten, Rzymu. Prawda? To, co nazwany jest w naszym temacie człowiekiem wymyślanym, albo właściwie należałoby powiedzieć do odmiany w liczbie mnogiej, ludźmi wymyślanymi, bo nie ma jednego, tak? Jak jest jeden człowiek stworzony, ktoś wedle którego, tak? Mierzymy wszystkich nas, tak? Ta druga koncepcja jest zawsze wielością. Nie ma kogoś jednego wymyślanego. Bardzo różnie wymyślani są ludzie i tworzeni. Otóż ta druga strona, ten punkt dojścia w naszym wykładzie, to jest, można powiedzieć, wiele koncepcji nowoczesnych, wiele koncepcji, które startują nie tak daleko, nie w Jerozolimie, nie w Atenach, nie w Rzymie, tylko gdzieś tam, można powiedzieć, gdzieś w XVII, XVIII wieku najwcześniej. Więc to jest jakaś długa podróż. Można by powiedzieć przez epoki, przez koncepcje, przez wieki. Więc mogliby Państwo pomyśleć, że jako z wykształcenia historyk filozofii będę Państwu proponował odruchowo taką wyprawę przez różne, długą wyprawę przez wiele różnych nazwisk, różnych stanowisk i tak dalej. Ale ja chciałbym trochę inaczej na to spojrzeć i inaczej tę naszą wyprawę poprowadzić. Bo tak naprawdę to, co jest powiedziane w sformułowaniu tematu, mówi o naszych codziennych wyprawach, o naszych codziennych przejściach w jedną i drugą stronę. Można powiedzieć, że także dzisiaj, w Polsce dzisiaj, prawdopodobnie każdy z nas, wielu z nas, odbywa tę podróż w tę i w drugą stronę, czasami kilkakrotnie w ciągu dnia, czasami wielokrotnie w ciągu dnia. A jakby bezszelestnie, jakby w strefie bez granic,
strefie Schengen, w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że przeszliśmy z jednej krainy do drugiej, że sami zaczynamy się inaczej zachowywać, że ludzie dookoła inaczej się zachowują. Jeszcze więcej, czasami zdajemy sobie sprawę, że ta granica zachodzi gdzieś w nas, w środku, że to my raz zachowujemy się wobec innych i wobec siebie, jakbyśmy myśleli o człowieku jako o człowieku kimś stworzonym, kimś pochodzącym od Boga i tak dalej, ale zaraz gdzieś za chwilę w innych okolicznościach zaczynamy sami tak mówić, zachowywać się albo spotykamy się z zachowaniami ludzi, które sygnalizują nam, że właściwie czegoś takiego jak człowiek nie ma. Są różne pomysły bycia człowiekiem. W jakimś sensie nauczyliśmy się to akceptować, albo może nie, ale mamy z tym kłopot. I to, co dzisiaj chcę zrobić, to jest przejście tej drogi, którą my czasami machinalnie dokonujemy, uświadomienie sobie, gdzie przebiega ten szlak. Dlaczego w jednej krainie świeci słońce, w drugiej jest ciemno? Dlaczego w jednej krainie czujemy się jakby bardziej u siebie, gdzie indziej z kolei czujemy się, jakbyśmy nagle trafili do miasta obcego, ale w którym nikt nas nie zna, więc możemy się zachowywać jak chcemy? To takie przejścia naszego życia. Spróbujmy je obejrzeć od strony koncepcji, od strony idei, które kształtują te dwa różne światy. Dwa różne światy, które, powiadam, nie zawsze dzisiaj mają ostre granice. Mało kto nas ostrzega w przejściu między jednym a drugim. Nie tracąc czasu, zacznijmy od tego, co nazwane jest w naszym temacie człowiekiem stworzonym. Jest to nazwa opisująca chrześcijańskie rozumienie człowieka. Państwo dobrze wiedzą, że chrześcijańskie rozumienie człowieka, można powiedzieć, nie powstaje dlatego, że jakiś wybitny chrześcijański autor zaproponował takie rozumienie, tylko dlatego, że chrześcijanie rozumieją, że do ich pojęć, do ich pojęcia tego, kim jest człowiek, wpadają snopy światła z zewnątrz, te, które nazywamy objawieniem Bożym. Dla tych z nas, którzy lubią konkret i lubią coś mieć konkretnego, można by było powiedzieć, no to w Piśmie Świętym, tak? Pismo Święte. Ale to tylko dlatego, żeby było nam przyjemniej trzymać jakąś książkę w ręku. Bo tak naprawdę to Pismo Święte jest tylko, i aż oczywiście, utrwaleniem niezwykłym, niepowtarzalnym, utrwaleniem znacznej części tego objawienia, które Kościół głosi jako pochodzące od Boga. Pismo Święte jest ważnym źródłem, niepowtarzalnym, niepomijalnym, ale można powiedzieć, żeby wejść w to, co nazywa się chrześcijaństwem i co będzie chrześcijańską koncepcją człowieka, nie wystarczy przeczytać książkę. Nie wystarczy nawet ją pobożnie przeczytać. Trzeba wejść w codzienne życie wiary w tych miejscach, gdzie Kościół żyje wiarą. Tam się nauczyć chrześcijaństwa. Tak? Wejść, stać się uczestnikiem liturgii, stać się uczestnikiem braterskiego życia, codziennych relacji, w których mniej lub bardziej jesteśmy grzesznikami, ale mniej lub bardziej odbijają się nasze pojęcia, które bierzemy z wiary. Otóż jakie są te główne snopy światła, które wpadają do naszego myślenia, które wpadły do myślenia ludzi, aby ukształtować chrześcijańską koncepcję człowieka? Każdy, kto otworzy dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego, ten taki duży niebieski katechizm, i znajdzie w tej dużej książce, znowu mówię o książce, tak? Ale łatwiej coś wychwycić w ten sposób, i znajdzie w tej książce rozdział o stworzeniu człowieka,
to jeśli przeczyta podrozdziały, tytuły podrozdziałów, jakby w tych kilku punktach uchwyci nie całą koncepcję człowieka, ale uchwyci te właśnie krzyżujące się snopy światła, które rozpraszają mrok, które kiedyś w ogóle rozproszyły mrok i weszły i pozwoliły czytać inaczej człowieka, rzeczywistość człowieka. Wymieńmy je króciutko. Pierwsza myśl, zupełnie podstawowa, że to jest zresztą to, co znalazło się w naszym temacie. Człowiek jest stworzeniem. Człowiek znalazł się wśród tych rzeczy, które zostały stworzone i dlatego realnie istnieje. Bo gdyby nie został stworzony, byłby tylko pomysłem. Jest bardzo wiele ciekawych pomysłów literackich, ale człowiek nie należy do pomysłów literackich, jest stworzeniem. Nie było go, jest. W przypadku każdego z nas należy do tych, których Bóg chciał. Zawsze, gdy czytamy, gdy w Wigilię Paschalną czyta się opis stworzenia świata, możemy sobie powiedzieć, o, to jest powstawanie tego świata, tego środowiska, w którym u końca Bóg chciał i mnie. Bóg chciał człowieka. Człowiek jest stworzeniem. Punkt numer jeden. Nie byłoby go w inny sposób. O tym będziemy mówili jeszcze za chwilę. Drugie. Człowiek jest stworzony na obraz Boży. Człowiek jest stworzeniem na obraz Boży. Owszem, właściwie w każdym stworzeniu, tak wszyscy teologowie chrześcijańscy wszystkich czasów powtarzają, jest ślad, tak, dobroci Bożej. Ale człowiek, zawsze to czytamy ze wzruszeniem w Księdze Rodzaju, człowiek został wyróżniony tym niezwykłym stwierdzeniem, że Bóg stworzył go na swój obraz. Tak? Tradycja mówi na obraz i podobieństwo. I dzięki temu teologowie chrześcijańscy, tak jak na przykład jak święty Bernard z Clairvaux, mogli pisać wspaniałe traktaty opisujące to, że człowiek jest zawsze na obraz Boży, ale ten obraz w swoim postępowaniu jest bardziej lub mniej do Boga podobny. Tak? Obraz, który jest bardziej lub mniej podobny. Obraz to obraz, a podobieństwo to coś stopniowalnego, bardziej lub mniej. Ale zostawmy to na boku. Bibliści dzisiaj mówią, że nie ma tej wielkiej różnicy, obraz, podobieństwo. Zostańmy przy tym. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże. Potężna informacja dla nas, mówiąca o jakimś nieusuwalnym pokrewieństwie między kimś tak, no, można powiedzieć, w pewnym sensie nędznym, jakim może być i jest człowiek, a Bogiem, który go stworzył, stworzony na obraz Boży. Nie jakiś jeden człowiek na samym początku, tylko każdy człowiek. Trzecia rzecz. Z opisu biblijnego stworzenia świata i z całej, można powiedzieć, również dalszej biblijnej tradycji Kościoła, tak jak Kościół człowieka rozumie i modli się o człowieka i tak dalej, mamy tę piękną myśl, że w człowieku skupia się, mówi się, dusza i ciało, duch i ciało. To już jest trochę komentarz. W Piśmie Świętym po prostu czytamy, że jest ukształtowany, tak, z prochu, z mułu, tak, i że Pan Bóg tchnął w niego tchnienie życia. Tak. Trzeba było bardzo długiego czasu rozważania, żeby z tego zaczęto, żeby myśleć o tym potem w kategoriach dusza, ciało i tak dalej. Na początku może nie było to tak jasne, ale zawsze ten opis mówił jedno wszystkim, którzy go czytali, że w powstawaniu człowieka Bóg skoncentrował w człowieku, można powiedzieć, po trosze ze wszystkiego dobra, które jest w stworzeniu. Że w stworzeniu człowieka zostało skoncentrowane, połączone jakby dwa światy, o których mówi się stworzyciel nieba i ziemi, prawda? Widzialnych i niewidzialnych. Człowiek jest tym niesłychanym stworzeniem, w którym obie strony tego stworzenia są obecne, połączone, niewidzialne i widzialne,
dusza i ciało, duch i ciało. Co to znaczy? To znaczy, powie któryś z greckich autorów chrześcijańskich, mikrokosmos. Człowiek jest pomniejszonym światem. Jakby i to, co duchowe, i to, co materialne, to, co najdoskonalsze materialne, i to, co może najmniej doskonałe, ale jednak już doskonałe duchowe. To jest w człowieku połączone. Dusza i ciało. Trzeci snop światła. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Tak? Od samego początku do tożsamości, do tego, jak się jest człowiekiem, należy jakoś bardzo szczególnie płeć. Można by było powiedzieć, prawda, nikt nie powiedział blondynem i brunetem stworzył ich, prawda? Nie. Nikt nie powiedział małym i dużym stworzył ich, prawda? Nie. Ale powiedziano mężczyzną i niewiastą. Niby to, bycie niewiastą, bycie kobietą, bycie mężczyzną, nie jest jakby to powiedzieć czymś, co we wszystkim zmienia nasze człowieczeństwo. Właśnie nie. Właśnie jesteśmy ludźmi, jedni, drudzy. Ale zobaczmy, że jednak opis biblijny od początku ustawia to gdzieś w bardzo ważnym miejscu naszej ludzkiej tożsamości. Nie ma po prostu człowieka, który potem decyduje się, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. Jest jakaś podstawowa w tym względzie różnica, która ustanawia, dlaczego to jest tak ważne. Dlatego, bo to jest początek także wszelkich międzyludzkich relacji, jakiś pierwszy kod tego, że ludzie z powodu różnicy istotnej między nimi będą się wzajemnie potrzebowali, że ze względu na różnicę, która między nimi zachodzi, okażą się owocni i płodni, że z tego powodu będą mogli na sobie wzajemnie polegać, a nie tylko ze sobą rywalizować, że w takim razie właśnie jako komplementarni, różni, potrzebujący się wzajemnie, będą mogli tworzyć społeczności, już nie tylko tę rodzinną, bo potem dojdą różne inne różnice. Pierwsza społeczność i następne, cała natura społeczna człowieka. Potrzeba porządku, potrzeba rządu, potrzeba gospodarstwa, wszystko tu jest obecne. W tym snopie światła to widzimy. I ostatni, czwarty punkt, że człowiek został obdarzony Bożą przyjaźnią. Że Bóg nie stworzył go dlatego, że przysnął akurat i zapomniał, co stwarza. Wiedzą Państwo, gdy wykładałem historię filozofii, to zawsze lubiłem taki moment, gdy wykładałem historię filozofii arabskiej. I tam jest taki, u jednego z autorów wybitnych, średniowiecznych Arabów, taka koncepcja, która świetnie daje się ilustrować w ten sposób, że Bóg generalnie stworzył świat w jakimś sensie tak, że najpierw jakby śnił i myślał, a ponieważ jest kimś takim ważnym, jak Bóg jest kimś takim ważnym, to sny Boga nie są takie jak sny człowieka, one już są czymś. Bóg budzi się, widzi swoje sny i mówi, a to bądźcie, tak, jesteście. Otóż to nie tak jest w stworzeniu człowieka. To nie tak jest ze stworzeniem świata. Jest to jakiś ze strony Boga akt, w którym on jest konsekwentny od początku do końca. I w związku z tym stwarzając, chcąc swojego stworzenia i stwarzając takie, które jest na jego obraz, obdarza je czymś niesamowitym, przyjaźnią. Starożytni autorzy greccy, Arystoteles, mieli rację, gdy mówili, że przyjaźnić się mogą tylko równi. Tylko równi mogą się przyjaźnić. Dlatego Arystoteles sądził, że nie może być przyjaźni między panem a niewolnikiem. Między ludźmi pod jakimiś względami bardzo nierównymi. W jakimś sensie miał rację. Ale bo rzeczywiście potrzeba pewnego moralnego, przynajmniej wyrównania, żeby przyjaźń mogła powstać. Ale jeśli mówimy w takim razie o przyjaźni, że Bóg obdarza przyjaźnią człowieka, to nie jest tylko taka dobrotliwa, zdystansowana chęć dobrego życzenia komuś. Tak? Bóg stwarzając człowieka od początku jakby wchodzi w jego losy,
będzie im towarzyszył, będzie pilnował, aby człowieka ostatecznie odkupić i uratować. Nawet wtedy, gdy zupełnie przeciw Bogu człowiek popełni zło i wyjdzie poza jego przyjaźń. Ale przyjaźń Boża to nie tylko pewien akt duchowy, tylko Pismo Święte opisuje to w postaci warunków, w których człowiek dorastał do swojej bliskości z Bogiem. Tak? To jest raj, nazywany jest to rajem. Prawda? Miejsce, w którym człowiek ma nie tylko czekać, ma się rozwijać, ma gospodarzyć, ma uprawiać. Słowo uprawa, które brzmi dzisiaj bardzo ładnie w naszym języku, bo brzmi po prostu kultura. Prawda? Jest, ale nie kojarzy nam wtedy uprawy, bo nam się wydaje, że kto rolnik, który uprawia ziemię, nie bardzo zajmuje się kulturą. Prawda? Dla starożytnego, bardzo jednego z naszych autorów chrześcijańskich, to nie było ze sobą rozłączone. Jest taki bardzo ładny, lubię to cytować w różnych okazjach. Jeden z ojców Kościoła mówi, Adam uprawiał rolę i dostarczało mu to wiele filozofii. Tak, to, dlatego, że to oczywiście wtedy, to prawda, w raju jedne rzeczy szły z drugimi bardzo blisko. Jakby to powiedzieć, nie było tak bardzo takiego wielkiego konfliktu między pracą fizyczną a pracą umysłową, wręcz odwrotnie, jedna z drugą mocno związana. I każdy, kto dzisiaj pójdzie do takiego czegoś pozostałości raju, to znaczy do dobrego klasztoru, takiego, w którym się pracuje na roli i równocześnie się śpiewa psalmy i równocześnie się uprawia teologię i tak dalej, i ci sami ludzie to robią, to zobaczy właśnie Adama, który uprawiał rolę i dostarczało mu to wiele filozofii. Coś takiego jeszcze na naszej ziemi może istnieć, choć w naszym życiu istnieje bardzo rzadko. Otóż ta spójnia życia związana z tym, że człowiek pracując, działając, robiąc to, co ludzkie, rośnie, rozwija się i rośnie aż do Boga, do tej przyjaźni, którą Bóg go obdarzył, to jest jeszcze jeden snop światła. Człowiek nie jest tylko zwierzątkiem w laboratorium Bożym, tylko jest kimś przeznaczonym do tego, żeby w tym miejscu, w którym został powołany, rósł do przeznaczenia, które w ogóle go przeniesie z tego świata do samego Boga. Te rzeczy, które opowiadam i które, może Państwo zauważyli, rozmarzyły mnie trochę, to są te snopy światła, w których możemy i do dzisiaj ogrzewać nasze myśli o człowieku, tak żeby rosły w coś większego. Otóż chrześcijaństwo to jest między innymi myślenie, między innymi życie i myślenie w promieniach tych snopów światła. Otóż, tak jak powiedziałem, to są snopy światła w mroku, one trochę się ze sobą krzyżują, a chodzimy z latarkami kilkoma, dużo rzeczy widzimy, ale cały czas dookoła mrok jakoś idziemy do przodu. Otóż chrześcijaństwo to jest coraz więcej światła. To jest coraz więcej światła, coraz mniej mroku. A to wynika stąd, że te podstawowe, rzucane przez objawienie, zdania, obrazy, wyjaśnienia wymagają od człowieka tej pracy w raju, ale już nie w raju niestety, tej pracy polegającej na tym, że człowiek chce to ze sobą połączyć. Człowiek chce wydobyć z tego jak najwięcej. I w tym katechizmie, na który się powoływałem na początku, są nie tylko podrozdziały, tytuły podrozdziałów, ale jest znacznie więcej treści, która wynika z tego, że ludzie od początku, przez wszystkie te wieki, ludzie w Jerozolimie, ludzie w Atenach, ludzie na Areopagu, ludzie w Rzymie, ci wszyscy ludzie pytali, jak to rozumieć, co z tego wynika, prawda? I teraz to byli Grecy, to byli Rzymianie, to byli Żydzi, którzy musieli przede wszystkim na początku, prawda, przez pierwsze dwa wieki, głównie Żydzi, którzy wrzuceni w różne miejsca Imperium Rzymskiego, chcieli to wszystko zrozumieć tak wedle wykształcenia, które mieli w rozmowie z poganami, którym opowiadali o tym, w co wierzyli. I to oznaczało, że już na poziomie Nowego Testamentu, już
w pismach świętego Pawła, już w Ewangelii świętego Jana, mamy ten moment, że te snopy światła chcą się wypowiedzieć w języku ludzkiej kultury, nie tego jednego ludu, który został wybrany, tylko chcą już wejść w kulturę, no, powiedzieć, wielką filozoficzną kulturę. Chrześcijaństwo nigdy się nie zdecydowało na to, żeby być tak jak judaizm, po prostu pewnym zespołem praw i lektur. Chrześcijaństwo od razu było gotowe stać się prawdziwą filozofią. Tak się przedstawiło i dlatego nawracało, bo ludzie, którzy szukali prawdy, zatrzymywali się i mówili, to jest prawdziwa filozofia. To jest prawdziwa filozofia. Oczywiście nie w słowie filozofia, tak jak nam się dzisiaj kojarzy, że tacy są panowie na uczelni, co tam piszą, że rzeczy, granty mają i tak dalej. Tylko filozofia w znaczeniu na umiłowanie mądrości. To tu rzeczywiście człowiek staje się wolny, poznaje prawdę. To jest prawdziwa filozofia. Justyn Męczennik, jeden z świętych, tak, ojców Kościoła, w ogóle świetna postać, wspaniała, opisuje nam swój rozwój duchowy właśnie tak. Szukał wszystkich filozofii, nauczył się najróżniejszych filozofii, każdego jakoś rozczarowała, tak. W końcu spotkał tę filozofię, która była w Piśmie Świętym. Jakiś nieznajomy starzec, Żyd go nauczył. I on poszedł, zaczął szukać Kościół, zgromadzenia, chrześcijan, Eucharystia, tak. Dzisiaj jest jednym z naszych głównych pisarzy pierwszych chrześcijańskich. Co z tego wynikło? Z tego wynikło spotkanie ze światem, który szukał zrozumienia. Grecy szukali zrozumienia, bo rozumieli, że wszystko, co istnieje, jest utworzone według logosu, według słowa, według rozumienia. Że wszystko, co istnieje, jest kosmosem, to znaczy jest ładem, a nie chaosem. Że w takim razie zrozumieć coś, to uchwycić kosmos, nawet w skomplikowanych sprawach, uchwycić ten fragment ładu. I nie jest dziwne, że takich to zafascynowało, że w pewnym momencie się dowiedzieli, prawda, że jest taka religia, w której w ogóle jedno z pism głównych się zaczyna od tego, na początku było słowo, prawda, i tak dalej. I to było coś fascynującego, tak? Dla nich chcieli się dowiedzieć, jak ci ludzie, którzy wierzą w coś takiego, jak oni rozumieją wszystko. Trzeba było połączyć siły. Bardzo ważny moment. Chrześcijaństwo spotkało kulturę grecką, filozoficzną. O tym mówię. Jednym z efektów była umiejętność harmonizowania. Umiejętność znajdowania harmonii. Czyli wychwytywania, że rzeczy, które czasami występują w jakichś połączeniach, one występują nie w rywalizacji, nie w nieustannym sporze, nie w zderzeniu, tylko w jakimś połączeniu. Jeśli w połączeniu, to w jakimś... To stary Heraklit, grecki filozof, wiedział, że harmonia polega na tym, że rzeczy się łączą wtedy, gdy są pod jakimś względem nierówne. Tak? Coś musi być do czegoś nierówne, ale z drugiej strony potrzebuje czegoś drugiego, wtedy się ze sobą łączy. Dwie rzeczy, które są równe pod wszystkimi względami, się ze sobą nigdy nie łączą, nie potrzebują siebie. Tak? I w tym sensie zaczęto rozumieć połączenia, możliwość połączenia na różnych poziomach, rozumu i wiary, prawda, na przykład. A to później ta refleksja się rozwinie, ale również sprawy człowieka tak zaczęło się rozumieć. Jak zrozumieć, że człowiek, taki ktoś niezwykły, na obraz Boży stworzony i równocześnie no właśnie stworzeniem Boga, tak? Dla Greka pojęcie stworzenia to w ogóle było coś, czego on w żaden sposób nie mógł zrozumieć. I do dzisiaj my musimy się nad tym zastanowić, że człowiek jest stworzeniem, to znaczy, jak mówią filozofowie, bytem przygodnym, to znaczy każdy z nas i w ogóle ludzkość jako taka i każdy z nas jest czymś, czego mogłoby nie być. Co nie ma w sobie nic koniecznego, jak powiedzą inni filozofowie. Nie mamy
konieczności, że jakby powiedzieć, było konieczne, abym ja był, tak? Było konieczne, aby państwo, każdy z was był, istniał, prawda? Każdy z nas tak naprawdę z siebie, w swoim własnej zawartości jest jakby niczym. Jest czymś, co być mogło, nie musiało. Jedyne, co zdecydowało o tym, że jesteśmy, to jest to wola Boga, który mógł dać istnienie, który mógł zdecydować o tym. Otóż ten fakt nie kończy się w chwili stworzenia. Człowiek jest cały czas ze swojej natury kimś ograniczonym i przygodnym. Choć wspaniale rośnie w górę, choć jego możliwości zdają się nieograniczone, mówi mądrze jeden z filozofów, że intelekt ludzki to jakby jest, w pewien sposób jest wszystkim. Tak? Intelekt ludzki jest tak jakby właśnie podobieństwo do Boga. W człowieku jest czymś takim, co człowieka prowadzi na drogę taką, że jest przekonany, że właściwie może tworzyć, robić, nie ma granicy, prawda, żadnej. Ale z drugiej strony przecież w swoim istnieniu, w tym, kim jest, jesteśmy właśnie ograniczeni. Jesteśmy, może nas nie być, mogło nas nie być, jesteśmy. Rozważanie tego prowadzi człowieka do tak naprawdę na drogi pokory, na drogi stałego, tak, pamiętania o tej niekonieczności, o tym zupełnym podstawowym, tej możliwości, że nie był, a jest. Ale idźmy dalej. Może coś mocniej tu wyraźniej zobaczymy. Duch i ciało. Duch i ciało. Tu ile sporów było przez wieki. Jak rozumieć to, że człowiek jest, jak mówiono, takim paradoksem, dziwnym stworzeniem, że w nim rzeczy, które przecież są zupełnie z innych natur, one się w człowieku zbiegają. Jak to jest możliwe, że człowiek nie jest po prostu zwierzęciem? I jak to jest możliwe, że człowiek nie jest po prostu utopionym w materii aniołem? Prawda? Że nie jest ani aniołem, ani zwierzęciem. Że nie jest tak, jak czasami w poezji mówimy, prawda, że jest takim pół aniołem, pół zwierzęciem. Nie, że właśnie jest tak niebywale połączoną wewnętrznie substancją materialną i cielesną. Cały świat starożytnych filozofów, gdy przyszło chrześcijaństwo, to świat starożytny był jakby podzielony na dwie proste części ludzkości. Jedna część malutka, filozofowie, generalnie sądzili, że człowiek jest duszą, po prostu duszą. Wszystko inne jest złudzeniem. To, że jest cielesny, to w ogóle jest drugorzędne. To człowieka obciąża, w ogóle należy to zlekceważyć. Wszystko, co całe życie człowieka powinno dążyć do wyzwolenia się z ciała. Ciało jest czymś paskudnym. W ogóle trzeba jakoś, jeden z filozofów wybitnych neoplatońskich, Plotyn, do tego stopnia tak uważał, że twórca neoplatonizmu, że nie pozwolił się nigdy sportretować. Uważał, że to jest paskudne, obrzydliwe, że może jakiś obraz człowiek posiada. Nie ma ciała, jest tylko duszą. Ale oczywiście potężna druga część ludzkości, która filozofią się nie zajmowała, uważała wręcz odwrotnie, że człowiek to takie poczciwe zwierzę. Takie zwierzę. Podrośnie, pobaraszkuje, czymś się tam zajmie, posmakuje, a potem do piachu. Coś tam z nim będzie może i tak dalej. Dwie części ludzkości. To się trochę tak powtarza, często tak bywa. Otóż, gdy pojawiło się chrześcijaństwo i gdy chrześcijanie zaczęli myśleć nad swoją wiarą i rozumieniem także człowieka, to musieli temu światu powiedzieć, że tak jak rozumieją, człowiek stworzył, że Bóg stworzył kogoś, kto jest równocześnie ciałem i duszą. Bardziej duszą, tak, ale jednak równocześnie ciałem. Ta dusza bez ciała nie jest człowiekiem. Jest czymś mniej, jest czymś okaleczonym. I teraz do tego stopnia, że święty Paweł mówił gminom chrześcijańskim, pocieszam was, że będzie zmartwychwstanie, tak? Że zostanie przywrócone ciało. Jak można tak pocieszać tych, którzy myśleli, że są duchami, które gdzieś pójdą w boskie przestrzenie, tam będą mieszkali, w kosmosie, na gwiazdach, prawda? A tutaj
mówi się, nie, to właśnie pocieszam was, że wrócicie, ciała będziecie mieli, takie ciała, poznacie się po nich, to są same ciała, które macie teraz, tylko one będą odnowione, nie będą obciążone chorobami, cierpieniami i tak dalej. Zmartwychwstanie ciał. Absolutnie dogmat nie do przyjęcia dla Greka, dla wykształconego Greka. Chrześcijaństwo na Areopagu, gdy święty Paweł mówił o zmartwychwstaniu, to wszyscy powiedzieli, innym razem cię posłuchamy. No? Otóż, no dobrze, ale chrześcijanie używając greckiego rozumu zrozumieli właśnie to, że dwie rzeczy w człowieku, jeśli są razem człowiekiem, muszą być ze sobą głęboko wewnętrznie złączone, zjednoczone. Nie tylko tak po prostu połączone. Więcej, że człowiek, skoro jest mężczyzną i kobietą, następny wątek, to znowu cała harmonia społeczna, która zaczyna się od takiego związku, polega na tym, że człowiek, jak mówiłem wcześniej, że człowiek wykorzystuje, można powiedzieć, te swoje uczenie, mówiąc, komplementarności, tak? Czyli miejsca, w których ludzie są gdzieś w jakichś dziedzinach, muszą się dopełniać. Tylko w ten sposób powstają społeczeństwa. Zaczyna się od rodziny, ale każde społeczeństwo zbudowane jest wyłącznie z ludzi różnych i potrzebujących wzajemnie dopełnienia. A grupy ludzi, które są złożone z takich samych, nie tworzą społeczeństw. Dlatego nie ma społeczeństwa policjantów, nie ma społeczeństwa kobiet, prawda? Nie ma społeczeństwa mężczyzn, nie ma. W bardzo wielu różnych odmianach grupy zawodowe, nie ma społeczeństw, które są zbudowane z jednego związku zawodowego, z jednej branży, nie ma. Każde społeczeństwo to jest rozwinięcie zasady harmonii wynikającej z tego, że ludzie są różni i potrzebujący się i znajdujący w drugim oparcia. To, co my dzisiaj nazywamy słowem solidarność, ale co u nas brzmi troszkę jak manifest, tak? Ale to jest głęboka prawda, którą Jan Paweł II próbował wydobyć, ale to jest bardzo głęboka, tradycyjna prawda, która troszkę inaczej została nazwana, że ludzie zawsze należą do jakiejś całości. Każdy z nas należy do całości. Nie jest jednostką, która nieustannie dogaduje się z innymi, gdzie chce być, tylko jakby z natury rodzimy się, powstajemy jako przynależni do jakichś całości. Do całości naszej rodziny, do całości naszej wspólnoty, jakiejś państwowej, do jakiegoś innego, jakiejś innej grupy. Zawsze gdzieś należymy do jakiegoś dobra wspólnego. Chronimy wspólnie z innymi jakieś dobro wspólne. W tym sensie to dla Greka było zrozumiałe. Człowiek jest częścią całości. Grecy to uważali za dogmat. Człowiek jest częścią całości. Jest niezrozumiały poza całością. Dla Greka człowiek, który nie byłby obywatelem, byłby nikim. To jest jakaś zaginiona, dziwna jednostka, prawda? Człowiek z natury należy do jakiejś wspólnoty. I to Grecy rozumieli. I chrześcijanie dalej tak również uważają, ale dodają do tego prostą uwagę. Ale człowiek, należąc do wielu wspólnot, na przykład do wspólnoty państwa, równocześnie ze względu na to swoje podobieństwo do Boga, wyrasta ponad wszystkie doczesne wspólnoty. Należy do takiej wspólnoty, która jest wspólnotą Boga. I z racji wyższości tej wspólnoty może niekiedy, jeśli zaszedłby konkretny konflikt, może niekiedy znaleźć się w konflikcie z wspólnotami doczesnymi na ziemi. Człowiek nie należy do państwa, chociaż jest częścią wspólnoty politycznej. Takie aspekty spraw, które wymagałyby oczywiście więcej jakiegoś szerszego rozwinięcia. No dobrze, podsumujmy ten moment takim stwierdzeniem, że chrześcijanie i nawróceni na chrześcijaństwo filozofowie użyli w imieniu Kościoła do tego, żeby zrozumieć człowieka, użyli fragmentów filozofii, które zastali w
w kulturze greckiej. Żeby zrozumieć, jak człowiek jest duszą i ciałem równocześnie, że z jednej strony jest duszą, która nie ginie, gdy ciało ginie, to żeby to zrozumieć, mieli do pomocy Platona, bo Platon wcześniej wybijał ścieżki w tym kierunku, żeby powiedzieć ludziom, razem z tym Sokratesem, którego wielbił, że człowiek, gdy zostanie zamordowany albo umrze, to jego dusza trwa. No to Platon to wiedział, Platon o tym potrafił powiedzieć. Ale z drugiej strony Platon myślał, że to dobrze, dusza wędruje poza te światy. A my chcieliśmy zrozumieć, jak to jest, że człowiek potrzebuje ciała, że ciało jest jego częścią jego natury. Żeby to zrozumieć, chrześcijańscy autorzy czytali dalej Arystotelesa, który jako przyrodnik, filozof, przyrodnik rozumiał wagę, znaczenie cielesności, można powiedzieć zwierzęcości wewnątrz człowieka. Udało się wydobyć pewną całość z tego spotkania Platona, Arystotelesa. Jeszcze jeden moment. Żeby zrozumieć wagę ludzkich działań, przeznaczeń, celu, można powiedzieć całego wysiłku moralnego, chrześcijanie użyli jeszcze innego fragmentu dziedzictwa starożytności, stoików, filozofów nazywanych stoikami, do których wielkiego dorobku należało właśnie wskazanie na to, że istnieje coś takiego jak wyraz rozumu, cnota, postępowanie zgodnie z rozumem, a więc niekiedy, oni sądzili, że zawsze, przeciw uczuciom, przeciw emocjom, przeciw zmysłom. Tutaj byli przesadni, tutaj nie potrafili znaleźć miary. Chrześcijaństwo, które wcześniej zrozumiało, że człowiek jest także ciałem, a potrafiło tutaj skorygować stanowisko. Tak? Rozum nie jest po to, żeby wygasić uczucia, powiedziało chrześcijaństwo. Rozum jest po to, żeby uprawić, ukształtować uczucia człowieka. Żeby tak nimi pokierować, aby one pomagały, jeśli to możliwe, a nie przeszkadzały w wykonywaniu dzieł moralnie słusznych. Żeby to było możliwe, trzeba, aby człowiek uzyskiwał sprawności, cnoty. To jest początek wielkiej, wspaniałej nauki o obyczajach, o sprawnościach, również nauki o prawie naturalnym, prawie moralnym. To wszystko składałoby się, prawda, na w tej chwili tylko wspominany przeze mnie zespół zagadnień, który tworzy ta rozwinięta w spotkaniu z Grekami chrześcijańska nauka o człowieku jako bycie stworzonym. No dobrze, to wszystko wygląda, mam nadzieję, że również dla Państwa pięknie i obiecująco, ale w tej pogoni za słońcem, za rzeczami ładnymi, pominąłem coś, czego nigdy chrześcijaństwo pominąć nie mogło i co na pewno znajdowało się i znajduje również w tych snopach światła na początku, w objawieniu. Mianowicie, że do bycia człowiekiem, stworzeniem Bożym, niestety wchodzi także drugi rozdział, który nazywany jest upadkiem, który również w katechizmie nazywany jest upadkiem. I nie sposób ominąć to, tak? Nie sposób po prostu nie mówić o tym, tak? To jest jeden z rozdziałów prawdy o człowieku. To jest prawda o grzechu pierworodnym i o niezbędnym z powodu tego grzechu odkupieniu. O grzechu pierworodnym, o którym właściwie mówi nam, choć oczywiście nie w sposób zamykający, ale tylko otwierający, mówi nam Stary Testament. W różnych miejscach są wzmianki, prawda, nie tylko o grzechu Adama, grzechu Ewy, pierwszych rodziców, bo to jest po prostu ich grzech osobisty, prawda? Mamy obraz grzechu, którego się dopuścili i domyślamy się, tak czytając ten opis oczywiście, że jako pierwsi rodzice, jako pierwsi ludzie, no, że ten ich grzech miał skutki dalej idące. Ale z samego opisu
tego grzechu w raju, nie ma jeszcze, nie otrzymujemy takiego wykładu o grzechu pierworodnym. On jest rozsiany w innych miejscach, tam gdzie się mówi o tym, że w grzechu poczęła mnie matka, prawda, że ciągną się za mną różne jakieś obciążenia, które nie pochodzą z mojego własnego uczynku. Zanim ja sam zacząłem grzeszyć, to spadło na mnie jakieś obciążenie, które całą ludzkość dręczy. To jest coś, co potem w Nowym Testamencie czytamy, że przez niesprawiedliwość jednego, tak, grzech wszedł na całą ludzkość i dlatego było niezbędne, żeby przez jednego, tak, żebyśmy zostali odkupieni, żeby została wprowadzona sprawiedliwość, ta miłosierna sprawiedliwość. To jest to, z czego w następnych wiekach Kościół, czytając te teksty, wnosił o czymś, co zostało nazwane w nauce Kościoła grzechem pierworodnym, co jest grzechem natury, to znaczy obciążeniem natury, czymś, co przechodzi na każdego człowieka, nie z tego powodu, że on naśladuje kogoś, albo że jest takie przekleństwo, które jak czasami w mitologii greckiej, prawda, że jest takie, ono jest takie straszne przekleństwo, fatum spada na kogoś. Nie. Chrześcijaństwo rozumie to inaczej, Kościół rozumie to inaczej, że jest to obciążenie dotykające stanu natury człowieka. Każdy człowiek wraz z naturą, którą otrzymuje, przyjmuje także ciężar tego uszkodzenia, które ma znaczenie moralne, tak? Jakieś moralne, ale jednak zawsze także jakąś dysfunkcję, byśmy powiedzieli, taką od korzenia idącą. Nie trzeba popełnić kiedyś ktoś sobie może wyobrazić, że grzech pierworodny zaczyna się wtedy, gdy jakieś dziecko niedobrze prowadzone, nieuczone jak należy, pewnego dnia popełni jakiś zły uczynek, że to wtedy ten grzech pierworodny, tak dalej. Nie, a wcześniej był jak aniołek, prawda, i tak dalej. Nie, właśnie grzech pierworodny znajduje się w środku, tak? Znajduje się w środku, zanim człowiek zacznie działać, zanim człowiek zacznie myśleć. To jest jeden z wielkich myślicieli katolickich naszych czasów, niedawno zmarły, niemiecki filozof Robert Spemann mówił, że to jest jeden z najbardziej pomijanych fragmentów nauki Kościoła, najbardziej skutecznie pomijany w naszym myśleniu fragment nauki katolickiej, nauka o grzechu pierworodnym i odkupieniu. On stopniowo blaknie, coraz mniej o nim, coraz mniej, aż pewnego dnia staje się nazwą. Grzech pierworodny, no cóż, no grzech pierworodny, prawda, i tak dalej. To, jak rozumiemy wagę tej sprawy, na ogół sprawdza się wtedy, gdy patrzymy na chrzest, gdy zastanawiamy się, co daje chrzest, dlaczego chcemy chrzcić, dlaczego chrzest jest potrzebny. Przy tej okazji, czasami, w myśleniu każdego z nas pojawia się takie pytanie, o co właściwie chodzi, prawda? Nie zawsze obrzędy pomagają w zrozumieniu tego, bo czasami w nich brak wyraźnych wzmianek o grzechu pierworodnym. I tak wychodzi na to, że to chodzi w ogóle o taką celebrację, taką miłą, zwyczajnie uroczystość, a nie ucieczkę przed śmiercią. A nie ucieczkę przed śmiercią. Czym tak naprawdę jest w punkcie wyjścia każdy chrzest święty, każdego z nas. Otóż, skoro to, co wcześniej mówiłem, wprowadzało nas w pewną krainę harmonii, gdzie ze względu na to, że Bóg chce człowieka, w tym planie wszystko się zgadza, wszystko się ze sobą łączy, wszystko czegoś potrzebuje, ciało potrzebuje duszy, dusza potrzebuje ciała, mężczyzna potrzebuje kobiety, kobieta mężczyzny, ludzie potrzebują się wzajemnie. Człowiek nie może żyć normalnie, nie mając Boga. To wszystko jest harmonią. To wszystko jest harmonią, której szukali Grecy. Ale ten drugi rozdział, grzech pierworodny, zaburza ten obraz. Powoduje, że wszystko to nie idzie tak samo z siebie.
że można powiedzieć, że harmonia dałaby się jakoś ułożyć, ale trochę czasami tak jak z rozbitego lustra. Wszystkie te elementy dają się połączyć, tak, ale trzeba je łączyć. Trzeba je połączyć, a one jakoś leżą obok siebie, są porozbijane. Tak trochę jak w bajce Andersena, którą może mieliśmy szczęście kiedyś, prawda? Że owszem, te wszystkie elementy stworzą całość, ale już na ziemi się porozbijały, są jakoś czasami przeciw sobie. A dusza przeciw ciału, ciało przeciw duszy, mężczyzna przeciw kobiecie. Ludzie przeciw ludziom. To wszystko nie sposób pominąć. Także w chrześcijańskiej nauce o człowieku trzeba do tego się odnieść, zwłaszcza. Prawda? Nie można uśmiechać się tylko i mówić, że w planach Bożych była harmonia, wspaniałe dzieje i tak dalej. Odnosimy się do człowieka takim, jakim on jest. Otóż w nauce chrześcijańskiej tym czymś głęboko zakodowanym jest przekonanie, że tak zwany człowiek faktyczny, taki jakim jesteśmy tu, na siebie patrzymy, znamy się, człowiek, który ma swoją historię, że ten człowiek nie opowiada nam dokładnie tego, jakim człowiekiem chciał, żeby człowiek był. Jakim człowiekiem miał być człowiek według planów Bożych. Że to gdzieś znajduje się w głębi, ale pokruszone, gdzieś potłuczone. No? I teraz tak, że sami jakoś nie potrafimy tego na powrót złożyć. No? To jest znowu jak z tym Humpty Dumpty, z tej bajki angielskiej, że coś tak na drobinki porozbijało i żadni, wszyscy dworzanie króla nie zdołają złożyć tego Humpty Dumpty do kupy, jak to Gałczyński sobie żartobliwie przetłumaczył. No, że w naszym życiu, w życiu każdego z nas, może nie zawsze tak w drebiezgi, jak mówiła moja mama, ale w drobne cząstki, ale czasami w wyraźnie widoczne części przeciw sobie, coś jest porozbijane, no, i przeciwstawia się sobie. Klasyczna teologia chrześcijańska, teologia Kościoła mówi o trzech dysfunkcjach, o trzech rozstrojach, które wprowadza grzech pierworodny. Trzy. Człowiek wobec Boga, ciało wobec duszy, zmysłowość względem umysłu. One idą jakby jedno z drugim powiązane. Człowiek wobec Boga. To jest ten podstawowy moment, który zawsze z grzechem i grzechem pierworodnym najbardziej kojarzymy. Wina. Człowiek wybrał coś przeciw Bogu albo z lekceważenia wobec Boga. Coś w stworzeniu okazało się ważniejsze niż Bóg. W przypadku pierwszych rodziców wygląda to jak drobinka, która miała być miejscem wierności, miłości wobec Boga. Wszystko możecie jeść, byle tego jednego. Tak? Otóż i w tym punkcie człowiek tak od Boga się odwraca. Nie. My mamy takich punktów o wiele więcej. Prawda? Jest ich o wiele więcej. W naszym życiu ciągle są jakieś miejsca, w których po prostu ta konfliktowość, tak, z Bogiem jest szerzej w naszym życiu obecna. Bo tam się zaczęło, a tutaj już w naszym życiu ludzkości dzisiaj, no ciągle gdzieś te rany tej winy, tego obojętności na Boga, tak, lekceważenia, zapominania o nim i tak dalej, jest tego dużo. Człowiek wobec Boga. Ta dysharmonia, ten rozstrój, który najbardziej poważnie traktujemy, prawda? Jeśli mówimy o grzechu, to on tu zawsze eksploduje, w tym miejscu. To dlatego coś jest grzechem, bo człowiek rozrywa swoją więź z Bogiem, odwraca się od Boga. Dlatego coś jest grzechem, prawda? Chociaż czasami ten grzech tak wygląda, jak w opisie biblijnym, jako drobiazg. Tak? Na pewno nie pomrzecie, to smakuje, to bardzo dobre. Prawda? Ale gdzieś jest ten moment, w którym człowiek mówi Bogu nie. Dobrze, człowiek wobec Boga. Drugie, ciało wobec duszy. To jest niejako konsekwencja, to jest ciąg dalszy. Skoro znika ta podstawowa oś
łącząca kogoś, kto nie musi być, człowieka, stworzenie, z tym kimś, kto dał mu istnienie, z Bogiem, to wewnątrz człowieka zaczynają pękać szwy w jego własnej naturze, w jego własnym porządku. I ten podstawowy szew, ciało wobec duszy, zwykle nam się wydaje, jak to czytamy albo o tym słyszymy, prawda, że to po prostu jest takie, że to takie proste. Chodzi o to, że zwierzęce ciało nie słucha się duszy. Dusza jest wspaniała, piękna, poszłaby za Bogiem, ale ciało ją obciąża i męczy. Ale myślę, że w 90% jest dokładnie odwrotnie. Jest tak, że dusza, która została dotknięta, zarażona, chora jest w tym momencie od swojego uczynkowego, powtarzanego za grzechem pierworodnym, grzechu odwrócenia się od Boga, nie chce i nie potrafi kierować ciałem. Zostawia je na boku, a potem się dziwi, że ono tyle nabroiło. Tak? Jest trochę tak jak z rodzicami, którzy nie zajmują się swoimi dziećmi. Ja jestem ojcem szóstki dzieci i wiem dobrze, że nie jest to takie proste zadanie, ale rodzice, którzy nie chcą, są obojętni, na nich wychowanie dzieci, to taka tam, prawda? A potem dziwią się, że dzieci w domu rozrabiają. To jest aż nie bardzo dziwne, prawda? Takie niezwykłe. To dzieci są winne temu wszystkiemu, co w domu, tym powywracanym wszystkim rzeczom i tak dalej. No nie my, prawda? No nie my. No więc dusza i ciało. W 90% upadki, wszystkie ciała, te różne odwroty, zwroty i tak dalej, wszystko to wynika dlatego, że dusza nie ma nic do tego, temu ciału do powiedzenia. Bo nie chce w żaden sposób poważnie nim kierować, bo nie chce w żaden sposób przekazać tego, co jest jej własnym szczęściem ewentualnie, jeśli ma jakieś szczęście. Na tym polega generalnie problem. A dopiero zwrotną pocztą jest tak, że jeśli ciało zostanie po prostu puszczone sobie, tak, po prostu, to nie jest dziwne, że będzie następnie zachowywało się jak bandyta bokser wobec ulotnej, delikatnej mimozy, którą jest dusza. Ją przymuszało, ciągnęło w to czy inne miejsce, które akurat jej odpowiada. To się potem tak dzieje, ale podstawowy punkt wyjścia, ten punkt wyjścia, rozstrój między ciałem i duszą, w tej relacji mocniejsza jest dusza w punkcie wyjścia. I to ona opuszcza ciało. To ona odwraca się od niego. To ona przestaje się interesować. Bo dusza zawsze uważa siebie za kogoś ważniejszego. Nie ma z tym problemu. Dusza zawsze uważa się za kogoś powołanego do czegoś większego, do czegoś lepszego niż ciało, niż tam zbieranie ziemniaków, prawda? Czy zmywanie w kuchni. Każda dusza chce czegoś więcej. Każda dusza potrafi odwrócić się od ciała, gdy ono potrzebuje jej kierownictwa, pomocy, zachęty. A potem jest zdziwiony, że poszło swoimi drogami, że znalazło swoje własne uciechy i tak dalej. To jest drugi moment. Trzeci moment, zmysłowość względem umysłu. Kontynuacja tego, co przed chwilą, tylko troszkę w konkretniejszej formie. Uczucia to są siły, które w człowieku idą w bardzo wielu różnych kierunkach. Bóg ich chce. W człowieku jest cała zmysłowość, należy do natury człowieka, prawda? Jest jego fragmentem. Ale jest taką człowieka dziecięcością, tak? Jest taką człowieka dziecięcością i potrzebuje długiej kultury, nie wyłącznie rozkazu. Święty Tomasz, jak mówi o tym, jak rozum ma kierować uczuciami, to owszem, mówi, że rozum ma taką władzę, że może wydawać uczuciom nawet rozkazy, prawda? Ale jednak musi się z nimi, musi kierować je trochę tak, trochę politycznie, prawda? Musi umieć docierać, musi umieć nimi posługiwać, musi wiedzieć, do czego one są zdolne, do czego nie, w związku z tym nie ciągnąć ich do rzeczy, do których nie są, których nie będą w stanie objąć, prawda? To wszystko jest kultura, to wszystko jest wychowanie, to wszystko jest coś, co w szkole, prawda, ma się między innymi odbywać, co się ma odbywać w rodzinie. To cała pedagogika dotyczy między innymi, to jest najdelikatniejsza część pedagogiki, to jest zastosowanie prawego rozumu do
uczuć, do całej, jak się dzisiaj mówi, sfery emocjonalnej, no, która oczywiście człowiekiem nie kieruje, ani nie jest czymś najdoskonalszym. Dzisiaj odwrotnie, dzisiaj właśnie emocje, prawda, się liczą. Pokażcie emocje. Czy są w was emocje? Czy mamy czy mamy dostęp do ich emocji? I tak dalej, i tak dalej. Wszystko odwrócone. Otóż te trzy porządki, te trzy dysfunkcje, dysharmonie sygnalizują nam, że już właśnie nie ma harmonii, prawda? I czy to znaczy, że ona została zupełnie zniszczona? Tu jest właśnie delikatna odpowiedź, bardzo ważna. A nasz Kościół katolicki potrafi na to pytanie, które jest bardzo trudnym pytaniem, odpowiedzieć z ogromną rozwagą. I gdy to pytanie zostało bardzo mocno postawione w XVI wieku, to pytanie rozkawałkowało chrześcijaństwo na Zachodzie. Jeśli zapytać, jaka kwestia, jakie zagadnienie rozwaliło chrześcijaństwo na Zachodzie w ramach reformacji, to jest to pytanie o grzech pierworodny i o skutki jego dla człowieka. Co mianowicie po grzechu pierworodnym zostało z człowieka i jego harmonii? Reformatorzy, tacy jak Luther, Calvin, każdy na swój sposób, mówili, że to zniszczenie jest tak głębokie, że z tej harmonii to w ogóle nic nie zostało. Kto opowiada dzisiaj o jakiejś harmonii w człowieku, ten jest po prostu oszustem, kłamcą. Nic nie można zbudować już na człowieku, na jego harmoniach. Wszystko jest grzechem w człowieku. Człowieka można jedynie związać łaską, jak wariata. On sam powinien się związać łaską, ufnością, jak wariat. I dotrzymać, tak, do życia wiecznego. Chyba że pewnego dnia jakiś mądry dyrektor domu wariatów przyjdzie i powie, skoro wszyscy jesteśmy wariatami, rozwiążmy się i czekajmy, pląsajmy, bawmy się do czasu, w którym Bóg przyjdzie i powie, no cóż, jesteście wariatami, jakoś muszę wam przebaczyć, jesteście po prostu nieodpowiedzialni, ale ja was zbawię. To jest świat zupełnie inny od świata, w którym pozwala nam wzrastać Kościół katolicki, który mówi, że ten pierwotny plan Boży wobec człowieka, harmonia, o której mówiłem na początku, istnieje, nie została zniszczona. To jest nasza natura. Ale konkretny stan, funkcjonowanie, to jak się zachowujemy, jak do czego jesteśmy skłonni zwykle, najczęściej, to jest ten stan, na który ma wpływ grzech pierworodny i potem ta cała góra grzechów, która narasta w naszym życiu, ale już nie grzechów, bo oczywiście wiele z nich zostaje odpuszczonych, przede wszystkim grzech pierworodny zostaje zmazany w chrzcie i tak dalej, ale zostają rozmaite skutki, nawyki, przyzwyczajenia, narowy, które nas cały czas kierują gdzieś, gdzie indziej. Możemy z tego ciągle się leczyć i z tymi podleczonymi ranami, wyczyszczonymi, wymytymi, jak rany tego człowieka, co go pobili zbójcy, tak? W Ewangelii świętego Łukasza, ten, co go Samarytanin przyprowadził do gospody, kazał leczyć, obmywać oliwą rany i tak dalej. Każdy z nas ciągle jest przyprowadzany, obmywają mu rany, tak? I tak dalej. Tak jest. I w tym wszystkim niekiedy rośnie aż do świętości, bo to świętość jest możliwa. Kościół katolicki wierzy w możliwą świętość ludzi, chrześcijan, wierzących, tych, którzy otrzymują łaskę, którzy dzięki łasce mogą możliwie daleko odtworzyć, dzięki łasce Bożej, ten porządek harmonii, którego Bóg w człowieku chce pominąć, albo można powiedzieć jakoś osłabić, albo rozbroić to zniszczenie, które jest jak w alkoholiku, w każdym z nas, ta skłonność, która gdybyśmy za nią poszli, natychmiast czyni z nas po prostu bydlęta. Tak? Natomiast dopóki nie dajemy się jej,
no to po prostu jesteśmy trzeźwymi alkoholikami, tak? Trzeźwiejącymi alkoholikami. Bardzo dużo. To jest ten moment, w którym trzeba sobie powiedzieć, że pełna, dojrzała wizja chrześcijańska człowieka to jest wizja, w której z jednej strony patrzy się na każdego z nas jako na powołanego do rzeczy tak pięknych, o jakich mówiłem przed chwilą na początku, harmonii, i to się musi wydarzyć. Na tym polega życie człowieka. Nadal istnieją społeczeństwa, w których ludzie potrzebują się. Nadal rodziny istnieją tylko i wyłącznie, że ludzie są do tego stworzeni. Nadal człowiek ma duszę i ciało nie jest w nim przeklęte, ani dusza nie jest w nim przeklęta. Nadal to wszystko działa, nadal to wszystko jest. A równocześnie ciągle skrzypi, ciągle coś tam gdzieś. I trzeba z tym sobie dawać radę. I teraz dlatego w pełnej wizji chrześcijańskiej nie ma czegoś takiego jak naturalizm, tak? Takie przekonanie, że wystarczy po prostu, żeby natura się rozwijała. Po prostu, pozwólcie rosnąć. Nie, niech rośnie. Nie, bo zwykłe pozwolenie, żeby rosnąć, oznacza, że będzie krzywo rosnąć. Tyle. To jest za mało. Każdy z nas, kto się zajmował wychowaniem, tak? A właściwie to jest powołanie każdego człowieka w jakimś sensie, ale ci, którzy nad tym się zastanawiali, którzy musieli to planować, którzy przechodzili to latami jako nauczyciele, prawda, myślą sobie czasami tak uspokajająco, no cóż, no najlepiej, jak człowiek właśnie rozwija się, pokazuje, kim jest i tak dalej, to za mało, to za mało, to właśnie jak powiemy sobie, nie wystarczy. Stąd konieczne agere contra, tak? To takie w chrześcijańskiej duchowości, w każdej ascetyce, tak? Ta myśl, że trzeba umieć działać przeciw, że człowiek musi nieraz, bardzo często zastanowić się nad tym pierwszym, co pomyślał, pierwszym, co chciał zrobić. Tak? Nie wystarczy powiedzieć, o, pierwsze pomyślałem, to znaczy to jest to, czym ja jestem. Tak ludzie czasami myślą, dzisiaj to jest bardzo popularne. Powiedz pierwsze, co pomyślałeś, powiedz pierwsze, co byś chciał zrobić, pierwsze twoje uczucie, pierwsza reakcja, bo ludziom się wydaje, że to jest właśnie autentyczne, to jest to jesteś ty, to ciebie tu zobaczyliśmy. To nie jest prawda, bo człowiek, owszem, człowiek, który ma na przykład wysoką wewnętrzną kulturę, mocno uwewnętrznioną, pewnie bardzo często pierwsze, co zrobi, pierwsze, co pomyśli, to będą rzeczy piękne, szlachetne, owszem, bardzo często. Święci tak reagowali, ale to nie jest oczywiste. To nie jest oczywiste. I to nie oznacza, że pierwsza reakcja człowieka jest jego człowieczeństwem. Nie. Czasami to oznacza, że człowiek musi się nie dać swojej pierwszej, kochanej spontaniczności. Tak? Musi właśnie umieć, gdy wszyscy uciekają, zatrzymać się. Gdy wszyscy dookoła jedzą, powstrzymać się od jedzenia. I tak dalej, i tak dalej. Takich przypadków cała masa, prawda? Kiedy trzeba właśnie agere contra, czasami przeciw sobie. Przeciw sobie? Tak? Przeciw czemuś, co w nas rwie się pierwsze. Co pierwsze się pojawia. To nie znaczy przeciw uczuciom, przeciw sobie i tak dalej. To znaczy na przykład przeciw najbardziej gwałtownym uczuciom. Na podwórku biega grupa dzieci. Czy uważacie, że najważniejsze jest to, które jest najbardziej rozpycha się, jest pierwsze i najważniejsze? Czy wśród uczuć człowieka najważniejsze, najprawdziwsze jest to, które najszybciej wyskakuje na powierzchnię? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dlatego cała nasza kultura zbudowana na niby spontaniczności nie potrafi nieraz zobaczyć człowieka w tym, co z niego by wyszło, gdyby się zatrzymał, zastanowił, pomyślał. No, to jest to, co większą prawdę o nim powie. Ale to zostawmy na boku, bo byśmy nie skończyli naszej opowieści. Bo ja jeszcze muszę opowiedzieć o tej krainie, której nie lubię. To znaczy o tym, co się dzieje, gdy obraz, który rysowałem, zostaje unieważniony. Gdy w jakimś sensie wszystkie jego podstawowe rysy zostają jakoś zniekształcone. Zaczyna się od tego, że
ta delikatna, obecna w chrześcijaństwie wyraźna różnica między światem harmonii i światem pewnej walki, nazwijmy to pewnej równowagi, tak? Jak działają politycy, albo zarządzający jakimś domem, albo matka i ojciec w domu, prawda? Nie zawsze, chociaż wszyscy powinniśmy zmierzać do odtwarzania harmonii, wszyscy budujemy na harmonii, to czymś, co pozwala nam do tego iść, jest czasami uzyskanie pewnej równowagi. Czasami równowagi, która trzyma się dlatego, że ktoś komuś powie, o, nie wolno, no, albo zakazuje, albo nie ma na to czasu, albo w tym rodzaju, albo róbcie w tej chwili to, prawda, i tak dalej. To są rzeczy, które są wyraźnym jakimś, nazwijmy to, no, poruszeniem, prawda, posunięciem samego siebie, kogoś innego. To już jest czasami uzyskiwanie równowagi. Nie bij go, bo coś tam i tak dalej. Mnóstwo życiowych sytuacji, które trzeba wykorzystywać. Czyli równocześnie to, co jest wrodzone, to, co jest naturalne, to, co jest harmonijne i równocześnie to, co musi zostać ze względu na grzech pierworodny, zatrzymane, wymuszone, wynegocjowane, prawda? To wszystko musi być. Otóż, oczywiście naruszenie tego obrazu zaczyna się od tego, że się te dwa obszary myli. I na przykład, tak jak już mówiłem, może to mieć dwa skrajnie różne rozwiązania, prawda? I tak było w historii, że najpierw przychodzi opowieść o tym, na przykład, że człowiek w ogóle z natury jest dobry, skoro z natury jest dobry, skoro wszystko jest w nim dobre, to wszystko, co będzie w nim naturalne, no to wszystko jest godne popierania, to on powinien się rozwijać tak, jak mu pokazuje jego natura. Jak się będzie tam rozwijał, to właśnie urośnie na człowieka takiego, jakim być powinien, tak? No to jest właśnie ten obraz, w którym nie istnieje obszar grzechu, skażenia, uszkodzenia. Nie ma potrzeby w ogóle ingerować w wychowanie, w rozwój człowieka. Ale może być też drugie, prawda? Takie bardzo protestanckie z genezy myślenie. No cóż, skoro człowiek, jak mówił Luther, nie zacytujemy, to jest wór nieczystości, prawda? To nic w nim nie ma czystego, to jedno, co można zrobić, no to jest po prostu wymuszać, przestawiać, ustawiać, tak? Albo ostatecznie powiedzieć, bawcie się sami, nic nie damy rady zrobić, tak? Chyba, że będzie już tak, że widać, że się pozabijają, to wtedy po prostu przychodzi wojsko z wymusza, przyciska i tak dalej. Nie ma żadnej pośredniej, prawda? Nie ma się do czego odwołać. Wyobrażacie sobie? Przychodzi nauczyciel do klasy z taką wizją. Czasami niestety ona się rysuje w naszej wyobraźni. Do trudnej klasy, prawda? I myśli sobie, mam do czynienia z demonami. Z diabłami po prostu. Niech diabły wstąpiły. Nie ma na czym budować. Nie ma na czym budować. Patrzę na tych ludzi, myślę sobie, nie ma na czym budować. Jeszcze w dodatku jakby każdy z osobna, ale grupa. No i czasami staje się w takiej ciężkiej, prawda, dyscyplinie. Nie jest łatwo. Ale pewnie miał rację jeden z nauczycieli, który mi mówił, że gdy znajduje się w takiej trudnej sytuacji i nie zawsze wygrywa, prawda, ponosi straty, klęski i tak dalej, to mimo wszystko, jeśli wie, że czasami wbrew tym uczniom, wbrew im ich skoczności i tak dalej, walczy o nich samych, walczy o to, co jest w nich ich podstawowym pierwszym kodem, tak? Tego, kim są jako ludzie, to mimo wszystko chce się walczyć. Bo jeśli myślimy, że sami jesteśmy stwórcami ładu, to czasami nam ręce opadają. Myślimy sobie, po co mamy? Nie chcecie? Nie dostaniecie, nie będziecie mieli, proszę bardzo. Tymczasem mamy przed sobą ludzi, którzy całym swoim postępowaniem, czasami udawanym, walczą przeciw sobie, głównie przeciw sobie. Choć dokuczają nam, ale głównie przeciw sobie. Otóż właśnie, wiedzieć, gdzie jest ta harmonia, gdzie jest ten moment, gdzie człowiek szaleje, tak, na poziomie z jakimiś swoimi rozchełstanymi skłonnościami. Otóż tym czymś, co
tak naprawdę zapoczątkowuje proces destrukcji, tak, chrześcijańskiej wizji człowieka jako stworzenia, jest stopniowe unieważnianie tych wszystkich porządków, które tutaj wymieniałem. Robert Szpeman mówi, że żeby unieważnić naukę o grzechu pierworodnym, bo od tego naprawdę się zaczęło, od XVII-XVIII wieku, żeby unieważnić naukę o grzechu pierworodnym, to potrzeba było kilku takich tendencji, które niektóre z nich są dla nas oczywiste dzisiaj. To znaczy, to jest tak, że jak wkraczamy na tereny tych tendencji, no czasami nie zauważamy, żeśmy opuścili świat chrześcijański. Nie zauważamy. No, jakie to są tereny? No pierwsze, taki naturalizm, tak? Przekonanie, że właśnie rzeczy się same napędzają, same gdzieś tam na zasadzie prób i błędów, pomyłek, przypadkowych doborów, selekcji i tak dalej, same się kształtują, same się rozwijają. Dzisiaj najbardziej taki poręczny sposób i przekonujący to w języku teorii ewolucji, prawda? Ona panuje nawet w myśleniu humanistycznym, w myśleniu o człowieku, i ludzie właściwie nie potrzebują niczego, w żaden inny sposób sobie wyjaśniać ludzkich upadków, ludzkich osiągnięć, tylko myślą sobie, że są pewne etapy, pewne mechanizmy ewolucyjnego dostosowywania. To się wszystko jakoś dzieje. To się po prostu jakoś dzieje. I wtedy w takim myśleniu, naprawdę, nie, oczywiście, bo o tym teraz mówimy, nie ma miejsca w ogóle na coś takiego jak chrześcijańskie rozumienie grzechu pierworodnego. Tego rodzaju dysfunkcji, która znajduje się nie u samego początku istnienia rzeczy, tylko znajduje się jakby na wstępie, wtedy, gdy rzecz wchodzi do życia, przekracza granice, jest już jakoś uszkodzona i tak dalej. Otóż tu w tym myśleniu naturalistycznym czegoś takiego nie ma. Wszystko, co dzieje się, jest tak samo elementem tego, co się rozwija, więc człowieka. Wszystko trzeba uwzględnić, wszystko jest jego naturą. Wszystko po prostu trzeba wziąć pod uwagę. To pierwsze. Drugie, wydaje się skrajnie przeciwny błąd. Błąd, który się nazywa ładnie spirytualizm, tak? Czyli wiąże się z duchowością, z pojmowaniem człowieka jako głównie ducha. I postać Kartezjusza jest tutaj patronem. Trochę też właśnie w ten sposób, że Kartezjuszowi zawdzięczamy, tak, w cudzysłowie, tak, zawdzięczamy to, że on jest patronem rozcięcia człowieka na dwie części. Tak. Paradoks polega na tym, że w obu potem częściach się zasłużył jako badacz, czyli badał człowieka przede wszystkim jako świadomość, jako umysł. Kartezjusz trochę wraca do tego stanu rzeczy, w którym człowiekiem jest świadomość. Człowiekiem jest jakby dusza, prawda, duch. A natomiast ciało jest takim fizycznym organizmem, który, no, maszyną taką, prawda, która tak naprawdę do człowieka dochodzi tak trochę przypadkiem, nie wiadomo po co, i w ogóle dosłownie jest maszyną, prawda. Wiemy o tym, pamiętamy, tam cała kartezjańska nauka prowadziła ostatecznie do tego, że on uważał cały świat materialny za świat maszyn, które nic nie czują ostatecznie, w związku z tym, bo czucie należy wyłącznie do duszy, do tych, w związku z tym na przykład zwierzęta, tak, dla Kartezjusza to był świat maszyn, które pozornie tylko cierpią, nic nie cierpią, bo tylko po prostu jak maszyny tak wyją, coś tam się dzieje, ale nic w nich nie ma. To są dwie zupełnie różne sfery rzeczywistości. Materia rozłączył ponownie. I w obu dziedzinach był mistrzem. Mistrzem rozważań nad świadomością i mistrzem rozważań nad układem krwionośnym i strukturą cielesną człowieka. Jego dorobek to głównie w tym względzie polega po prostu na tym, że od potem już myślicielem jedni myśleli o człowieku jako o zwierzęciu, materialnej strukturze, drudzy myśleli o człowieku jako świadomości. Tak? Człowiekiem jest tylko to, co myśli, rozważa, prawda? Zaczyna myśleć. Coś nie myśli, prawda? Albo utraciło zdolność myślenia, albo przestało myśleć. No i właściwie już nie objawia cech ludzkich, nie jest człowiekiem. Otóż
spirytualizm. To jest oczywiście taki pogląd, który powoduje, że za bardzo nie można zrozumieć, jak to jest, że ktoś dziedziczy po kimś jakiś, no co, co mamy z naszych rodziców? No nie duszę, prawda, z pochodzenia w rodzaju ludzkim, właściwie od strony materialnej, od strony cielesnej. A więc w takim razie, dlaczego jesteśmy, dlaczego niby mielibyśmy cokolwiek dziedziczyć, tak? Jakiś grzech pierworodny. Każdy zaczyna od zera, każdy startuje od początku. Nie ma powodu, żeby być czymś tutaj obciążonym. Oczywiście z tym jest związany charakterystyczny dla naszej kultury także dzisiaj paradoks, odcieleśnienie, to znaczy przekonanie, że wszystko, co istotne w życiu człowieka, nie ma żadnej cielesnej tak naprawdę struktury. Nie dzieje się w ciele, tak? Nie dzieje się w ciele. Wszystko, co istotne, to są akty duchowe, niematerialne. Trzeci moment, który Szpeman wymienia mądrze, indywidualizm. Bardzo mocny, głęboko wkorzeniony indywidualizm wszystkich właściwie nurtów nowoczesności. Człowiek nie jest w stanie wziąć na siebie tego, że istnieje jakieś obciążenie, które ma, jakby to powiedzieć, pozwolę sobie na takie wyrażenie, jest jakimś obciążeniem rodowym, tak? To znaczy nie jest jego indywidualnym, tylko coś na niego spada. Jak to jest możliwe? Jak może coś w ważnej dziedzinie powodować, że on odpowiada za coś i nosi skutki czegoś, co jest, co jakby sam nie wykonał, nie zapracował, nie zdecydował, prawda? Indywidualizm. Nie należymy do żadnej całości. Należymy wtedy, jak się zdecydujemy, jak się zapiszę, zdecyduję, potwierdzę. Oczywiście rzeczą oburzającą jest to, że urodziłem się bez negocjacji, prawda? I że nie ustalono tego ze mną, ale no ciągle jeszcze jest w tym jakiś problem. Można, jak wiemy, protestować ex post, prawda? Swoich rodziców do sądu, prawda? Że się chorymi urodziliśmy, że to można. Już można za to odbierać w dzisiejszym świecie renty od swoich rodziców. To są konkretne przypadki już osób. No. I ostatni punkt, bardzo zawsze nas wewnątrz, w nas obecny. Postulat posiadania kontroli. Postulat posiadania kontroli. To jest oczywiście coś, co zdecydowanie wobec jakiejkolwiek świadomości grzechu pierworodnego no jest konfliktowe, prawda? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Swoje życie ja układam. Mam moja decyzja. Ja kieruję, prawda? To są bardzo rzeczy piękne. Większość z tych rzeczy, które tutaj wymieniałem, mają jakiś swój sens. No dobrze, to jest tylko moment destrukcyjny, to znaczy obalenie. Te składniki uderzają w ten składnik chrześcijańskiej koncepcji człowieka, która ma ten drugi rozdział, tak, grzech pierworodny. Pozbywają je, można powiedzieć, tego realizmu, że istnieje obciążenie, które człowiek dźwiga. To zostaje rozbite. Człowiek jest po prostu w punkcie wyjścia takim właściwie kimś, kto sam o sobie we wszystkim ma decydować, sam z siebie właściwie się bierze, chyba że rozpozna, że jest tu Bóg, jak jeśli Bóg znika, tak, w zaświatach, umiera, tak, jak Nietzsche głosił, to z tej naszej przygodności człowieka zostaje przypadkowość. Mogłem być, mogłem nie być, czyli właściwie nie wiem, skąd jestem, właściwie nie wiadomo, po co jestem. Znika cel również, skoro znika stwórca, znika również telos, jak mówili Grecy, cel wpisany w bycie człowiekiem, cel, o którym święty Ignacy Loyola, tak, jako jeden z wielu pisał po prostu tak zwyczajnie na początku ćwiczeń duchownych, w zasadzie w fundamencie. Człowiek został stworzony, aby Boga naszego Pana wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu i dzięki temu zbawił duszę swoją. Człowiek nie zna swojego początku, nie zna więc również tego, do czego zmierza. Człowiek może sobie wybrać, do czego zmierza. Dopiero wtedy się ukształtuje. Od XVII wieku, od czasu Thomasa Hobbesa,
nie istnieją już, jeśli chodzi o nowe koncepcje filozoficzne człowieka, nie istnieją już koncepcje, w których człowiek z natury rośnie i jest przeznaczony do jakiegoś celu. Do celu wspólnego wszystkim innym ludziom. Od tego czasu wielcy filozofowie, albo ludzie uznawani za wielkich filozofów, charakteryzują się tym, że tworzą tak zwane osobowości wzorcowe. To znaczy narzucają, proponują, perswadują pewne wyobrażenia o atrakcyjnym, szczególnie interesującym sposobie bycia człowiekiem, który bardzo ściśle zależny jest od aktualnych potrzeb społeczeństwa, historii. Jest w związku z tym, ale oczywiście koniec końców, jest tak naprawdę zależny od tego, kim kto chce, postanowi być. Tu właśnie dochodzimy do człowieka wymyślanego. Skoro człowiek nie jest stworzony, skoro nie jest ograniczony ani przygodnością, to znaczy nie pochodzi z woli Boga, ale także nie jest obciążony żadną wtórną przygodnością, czyli grzechem pierworodnym, jest po prostu jakimś materiałem, to ten materiał, który jest jakąś naturą, dopiero pod wpływem określonej kultury, narzuconej z zewnątrz, na przykład przez społeczeństwo, staje się kimś. Czyli dopiero pewne uformowanie przez zewnętrzne czynniki tworzy tak naprawdę człowieka, który następnie decyduje kontynuować czy nie kontynuować tę drogę, prawda? Jeśli nabędzie jakiejś kultury, to zaczyna, to zyskuje jakieś osobowe prawa, może o sobie, może decydować, kierować i tak dalej. Tu w tym miejscu zaczyna się coś, co nazwalibyśmy filozofią postchrześcijańską człowieka. Dlaczego ona jest postchrześcijańska? Dlatego, bo ona by nie powstała, gdyby nie było chrześcijaństwa. Ona jest zawsze, można powiedzieć, zanegowaniem albo wyciszeniem, albo pominięciem czegoś, co należało do chrześcijańskiej koncepcji człowieka. To nie jest po prostu powrót, bo powrotu nie ma, do przedchrześcijańskich, pogańskich koncepcji i tak dalej. To są koncepcje, które powstały dlatego, że w pewnym momencie od XVII wieku, jak to Benedykt XVI lubił przypominać, ludzie podjęli eksperyment. Skoro różnimy się w różnych materiach religijnych, to spróbujmy w wymiarze społecznym, publicznym, żyć tak, jakby Boga nie było. Et si Deus non daretur, tak jakby Boga nie było. To nie o to chodziło, że to byli ludzie bezbożni, ludzie, którzy nie czcili Boga i tak dalej. Nie, oni tylko wymyślili, zrozumieli, będąc niekiedy bardzo osobiście, wydawałoby się, pobożnymi ludźmi, że należy w pewnych obszarach uzgodnić się co do tego, że żyjemy tak, jakby Boga nie było i próbujemy na podstawie tego, co widzimy w stanie faktycznym, sobie ukształtować świat, żeby był taki, taki jakiś ludzki, prawda? Żeby był taki jakiś ludzki, prawda? A potem, właściwie ponieważ nie ma ten świat wspólnego celu, nie ma wspólnego początku, to stopniowo kawałkuje się wewnętrznie na różne wzorcowe formy bycia człowiekiem. Oczywiście to ma piękny swój wymiar także w tym, że to jest czas dojrzewania świadomości narodowych, co nam się bardzo dobrze kojarzy, oczywiście, prawda, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu również zaczęto uważać, że w takim razie bycie tym czy owym oznacza coś więcej niż bycie człowiekiem, prawda? Inaczej jest człowiekiem Anglik XVII wieku, inaczej człowiekiem jest Francuz XVIII wieku i tak dalej. I my dzisiaj tak rozumujemy bardzo często, przecież nie jesteśmy ludźmi ze średniowiecza. Przecież od tego czasu coś powiedziano. I tak dalej, i tak dalej. Co zresztą bardzo często jest słuszne, bo rzeczywiście wiele powiedziano, bo rzeczywiście nie urodziliśmy się w średniowieczu i tak dalej. Ale to bardzo często dla nas znaczy, że człowieczeństwo również właśnie przestało być jedno. Przestało pochodzić z jednego źródła i przestało zdążać do wspólnego, dającego się zrozumieć porządku. Przestało także być harmonijne, ponieważ są bardzo różne człowieczeństwa, istnieje nieustanna
konfrontacja różnych człowieczeństw, których każde chce się traktować jako równe z innym. Jeśli jest, ma być równe, to w takim razie już niekomplementarne, już nie dające się połączyć. Te nieustanne gadania do dnia dzisiejszego o konieczności tolerancji, o konieczności współpracy, o konieczności różnorodności, wynikają z tego, że w świecie, w którym trwa ciągle wypowiedziana i niewypowiedziana wojna, to jest świat, w którym ciągle trzeba mówić o pokoju, ciągle trzeba mówić o różnorodności, ciągle trzeba mówić o współpracy, ponieważ ona jest nieustannie przedmiotem negocjowania między stanowiskami, które się wzajemnie wykluczają, które są dla siebie obojętne, które są tak jak tak i nie, człowieczeństwami bardzo różnego typu. Praktycznym punktem wyjścia, już mówiąc dosłownie ostatnimi zdaniami, bo doprowadziłem już Państwa do ostateczności, chodzi o czas naszego wykładu, ostatnimi zdaniami trzeba było powiedzieć, że, przewrót, który doprowadził, czy wyprowadził nas na te drogi, nie była dyskusja, czysta dyskusja filozofów, nie była zmiana koncepcji, tylko był wywołany rozmaitymi czynnikami historycznymi, słabością w pewnym momencie chrześcijaństwa, jego, można powiedzieć, rozstrojem w Europie, wywołany powrót atrakcyjności takiego stanowiska, które chrześcijaństwo przez na 1000 lat pochowało do grobu, a które wróciło do pełnej mocy i sile. Mianowicie chodzi o stanowisko etyczne, stanowisko moralne, które było bodaj jedynym, którego chrześcijaństwo nie chciało kontynuować ze starożytności. Wszystkie szkoły starożytności moralne, chrześcijaństwo jakoś zmieniając, jakoś oczyszczając, jakoś tam doprowadziło do ciągu dalszego. Ale stanowiska hedonizmu, a zwłaszcza hedonizmu, który pięknie się prezentuje pod nazwą epikureizmu, chrześcijaństwo nie chciało kontynuować. Mimo całej, wydawałoby się, piękna takiej elegancji, delikatności epikureizmu, który jest takim, wiedzą Państwo, epikureizm, prawda? Jednak taka kulturalna umiejętność czerpania przyjemności, prawda? W życiu. Nie takie rzucanie się na rozkosze, tylko taka umiejętna kultura przyjemności. Prawda? Chrześcijanie może wobec Epikura byli ordynarni, niegrzeczni, może nie wszystko przeczytali w swoim czasie, może byli, jakby powiedzieć, niezbyt subtelni. Niemniej było jakieś wyczucie, że w tej szkole moralnej, w której największe znaczenie ma przyjemność, w której człowieka racją ostateczną jest przyjemność, że w tym jest coś gorszego niż we wszystkich innych szkołach. I gdy dzisiaj o tym słyszymy, że przyjemność jest czymś ważnym, to chyba nikt z nas nie zaprotestuje. Nikt, oczywiście, włącznie z dogmatem wiary chrześcijańskiej. Nikt nie zaprotestuje, że przyjemność jest elementem bycia człowiekiem, prawda? Nie, oczywiście. Ale uznanie, że istotą szczęścia człowieka jest odczuwanie przyjemności i że to do tego zmierza cała moralna doskonałość człowieka, jest oczywiście zupełnie czymś innym. I odrodzenie tego stanowiska, najpierw poprzez dość szalone, tak, praktyki stanowiska libertynów w XVII wieku, a potem coraz bardziej uczone, coraz bardziej elitarne, coraz bardziej rozchodzące się poprzez salony, przez dyskusje, przez pewien styl, prawda, elegancję. Ten sposób bycia, który był świetnie odpowiadał ludziom, którzy już wewnętrznie wcześniej od chrześcijaństwa odeszli, szukali czegoś, co będzie spajało ich własne życie, co nada im w ogóle jakiś porządek, ukierunkuje. Prawda? To są ciekawe bardzo losy, które koniec końców owocują w szkole tak zwanych filozofów, tak, w XVIII wieku, w przekonaniu, że żeby ochronić szczęście człowieka, trzeba z przestrzeni publicznej wygonić to, co w chrześcijaństwie najbardziej paskudne. To znaczy przede wszystkim prawdę o grzechu pierworodnym i o zawdzięczaniu czegoś Bogu, czyli o odkupieniu. To jest
To są dwie rzeczy, które trzeba wygonić, żeby człowiek nareszcie poczuł się panem swojego własnego życia i żeby mógł w związku z tym, jak się to dzisiaj mówi, realizować swoją naturę, żeby mógł odnaleźć swoje prawo do szczęścia, żeby, co pięknie powiedziano, mógł zlikwidować nierówności, tak? Że mógł pójść drogą likwidowania nierówności. Rozumiemy, że likwidowanie nierówności w sytuacji, w której rzeczywiście dotyczyło to głębokich nierówności między ludźmi, prawda, takich czy innych, majątkowych, urodzenia i tak dalej, mogło być przyjmowane z aplauzem, było zrozumiałe. Ale ta droga szła o wiele dalej i tak naprawdę my dzisiaj widzimy, do czego ta logika prowadzi. Bo chodziło nie o nierówności jako rodzaj, można powiedzieć, niewoli, tak, ludzkiej, społecznej, tylko dosłownie chodzi dziś, co obserwujemy dopiero dzisiaj, po 200 latach, o zdolność człowieka do usuwania, likwidowania wszystkich różnic, do manipulowania dowolnie różnicami, które tworzą nas różnymi w relacjach między ludźmi. To naprawdę trudno było sobie wyobrazić, gdy jako młody chłopak zastanawiałem się nad tym u końca lat 80., wydawało mi się, że fantazjuję, myśląc o tego rodzaju logice idei, bo to jest pewna logika idei. Ale dzisiaj mamy to przed naszymi oczami. Ciągle jeszcze można powiedzieć, och, to dziwne, to dziwactwo, to się gdzieś zdarza, prawda? Ale jeśli staje się faktem społecznym, dzisiaj walka o płeć, walka po prostu o to, żeby człowiek był w zwykłej, normalnej, społecznej sytuacji, identyfikowany, tak, w ten sposób, że wiemy, że mamy do czynienia z kobietą, z mężczyzną, odłóżmy na bok sytuacje, które w każdym ludzkim życiu można znaleźć, we wszystkich wiekach można znaleźć sytuacje, w których coś jest jakby na marginesie, coś jest jakąś trudnością, coś jest jakąś dysfunkcją, to wszystko się będzie zawsze działo. Niemniej podstawowy fakt, że człowiek nie wybiera, nie definiuje się płciowo dlatego, że w 7 klasie szkoły podstawowej poczuł się dziewczyną, prawda, albo chłopcem, to jest ten moment, do którego doszliśmy dzisiaj. Tego, co się kiedyś nazywało likwidowaniem nierówności, emancypacją. Zdolność do tego, żeby wszystko mogło być wszystkim, żebyśmy mieli pełne panowanie nad swoim życiem, żeby to piękne słowa, żebyśmy mieli prawo wyboru, żebyśmy mieli prawo do szczęścia, żeby niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, to, że jestem mężczyzną, nie odgradzało mnie od możliwości bycia szczęśliwym jako kobieta. No i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest przed nami. To nie są projekty szaleńców, to nie są opowieści literackie, fantazje, których było pełno w literaturze XVIII i XIX wieku, tylko to są realizacje polityczne. Tylko tyle, że zostało jeszcze przed nami ciągle to, co widział Rousseau, jeden z twórców, no, można powiedzieć proroków tego świata. On wiedział, że projekt, o który mu chodzi, projekt wychowywania nowego człowieka, który przedstawił w Emilu, tak, słynnej powieści pedagogicznej, że ten projekt tego cudownego dziecka, doskonałego człowieka, którego można wychować od podstaw, że ten projekt nie może dotknąć wszystkich ludzi, że dotknie tylko niewielu ludzi, że dotknie tylko elit, laboratoriów. Żeby wychować Emila, sam Rousseau wiedział, trzeba byłoby zatrudnić miasto pedagogów, tak? Miasto przygotowanych ludzi, stworzyć mu takie warunki, żeby w nim rósł, jak pod kloszem. To przecież niemożliwe, żeby w świecie wszyscy tak byli wychowywani. Więc Rousseau wiedział, że świat podzieli się na obszar, w którym będzie można tworzyć, dać żyć ich naturą nowych ludzi, tych szczęśliwych ludzi, Emilów, tak? Którzy ostatecznie też pozostają przecież nieszczęśliwymi jednostkami na końcu. Tak? Nie potrafią żyć z innymi, nie mogą żyć z innymi, ale realizują swoją naturę. To jest ich szczęście. Ale poza tym światem trzeba będzie trzymać twardą ręką tych, którzy do tego świata się nie nadają, do których nie damy, nie możemy do nich dotrzeć. I tych Rousseau, wielbiciel demokracji, wiedział bardzo dobrze, trzeba będzie trzymać najostrzejszą i twardą ręką w szachu. Są dwa wyjścia, mówił Rousseau do swojego przyjaciela w jednym z listów. Wprowadźcie
albo najskrajniejszą demokrację, albo najskrajniejszą dyktaturę. Nie da się inaczej rządzić ludźmi. Otóż my dzisiaj doszliśmy do tego czasu, w którym dzięki potędze naszej cywilizacji, bo ona jest potężna w swoich możliwościach, dzięki innej komunikacji, dzięki mediom, które działają zupełnie inaczej, dzięki potędze organizmów, instytucji wychowawczych, ale przede wszystkim perswazji medialnej, kształcenia człowieka, przekształcania jego myślenia i tak dalej, świat Emila znacznie się rozszerzył. Świat Emila może znacznie się rozszerzyć. I kończąc, można byłoby trochę też zażartować, że być może obejmie też i Polskę, bo za czasów Rousseau nie miał szans. Za czasów Rousseau Polska miała być, według niego, z podziwem mówił, wzorcowym krajem takiej twardego ładu politycznego, ojczyźnianego, takiej wspólnoty, w której nie trzeba zważać na jednostki. Tak rozumiał Rousseau. Żadnej tam demokracji, prawda? We Francji demokracja, w Polsce zupełnie inne rządy. Wydaje się, że my dzisiaj już prawie dostąpiliśmy tego, żeby przynależeć do tego nowego świata, w którym będą mogli rosnąć także Emilowie wybierający swoje życie, już nie tylko swoje życie, ale także swoją płeć, swoje związki, swoje relacje, swoje tożsamości. Nie wiem, czy Państwu to odpowiada i czy chcecie być obywatelami tego świata, ale mówiłem na początku, że przechodzimy granice tych dwóch światów prawie codziennie, przechodząc przez wejścia różnych instytucji, przez różne ulice z jednej strony na drugą, wychodząc z naszego domu, wchodząc w obszary jakichś rozmów, spotkań i tak dalej. Warto zdawać sobie sprawę z tych granic, ale przede wszystkim warto wiedzieć, gdzie się chce mieszkać i rosnąć. Dziękuję Pani.